Witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku z bitwy obiektem 416. Ale przed bitwą warto coś o nim powiedzieć. O obiekcie 416 powiem tyle. Świetny snajper, świetny, naprawdę świetny snajper. Potrafi dingnąć, potrafi złapać za zero, potrafi ktoś w niego spudłować. Dlaczego? Bo jest bardzo niski, cholernie niski, a wieża stokowa, ale topowa jest tak okrągła jak placek naleśnik i potrafi naprawdę dingać. Viewrange'a mamy na stokowej wieży 370, ale top ma 380, więc 10 metrów więcej. Jeździ to szybko, a działo topowe po prostu miażdży system. Niestety jestem paziem i nie wydam golda na jego wymaksowanie. Pokażę Wam bitwę stokowym obiektem 416. W półstokowym nie mam działa i wieży, ale mam silnik, mam gąski, więc nie jest tak źle. 10 tiery, witajcie w raju. To jest dzisiejszy matchmaker. Świetna bitwa, naprawdę będzie tutaj się wmiatało. Dlatego jeszcze trafiliśmy ciekawego, no powiedzmy wyskillowanego gracza z Suby, Stelny Cze. Ja niestety nie przypadam za biją takie, wiecie, duchowe takie, no. O. Nie przypadam za biją, ale Subę nawet lubię. To nie jest zła drużyna. Ona gra Esa. Także on mnie przywitał, ja go przywitam, bo wypada, bo tak nakazuje kultura. No, to też wypada powiedzieć, koledze, tralala. No, niektórzy go troszeczkę za szczęście nie przypadają za nim, ale tralala, spoko koleś. Więc co, no z takim ciągiem będę wmiatał, no pojecie full god, no, to jest kurna noob, no gra tylko na goldzie, kurna, no taki to do śmietnika się nadaje, tak? No full gold, bo stokowy, kurna, nie dość, że jest beznadziejny stok, to jeszcze stokową amunicją, kurde, AP powinienem strzelać, tak? Nie, naprawdę, ten czołg jest słaby stokowy, bardzo słaby damage, bo topowe działo wmiata, na tym tierze, to jest po prostu wmiotron, ale stok to jest taki trochę joke, ale się zrymowało. Stok, joke, stok, joke, stok, joke. Dobra, starczy tego gadania. Czas zebrać darty pestkę. Dobra, tam jest ten koleś z Suby. Nie, to jest jakiś koleś randomek. Randomek. Ale... proszę bardzo. Tak się przegrywa bitwy. Gratuluję. Także tutaj mamy naszych bohaterów, którzy będą wymiatać, a ja będę tymczasem jeździć po mapce. Czego się dowiedziałem? No tu jest 120 na F0, nic jej nie zrobię. Za nią w krzakach stoi jakiś Tedek, pewnie dwa Tedeki nawet. Nawet tak, powiem, że kilka Tedeków, bo dwa. Bo to był za szybki damage. Jak Jadzie nie strzela co sekundę, to mogę Wam powiedzieć w tej chwili już nawet. A prawa strona wygląda tak, że troszeczkę bidnie. Tam nie ma opcji przypuszczać tym czołgiem. On nie opuszcza działa, ma bardzo słaby pancerz, a ta wieża jest pretty useless, tak? No dobra, tutaj mamy tralala, a tutaj mamy 7.5, tak? Tak, no dobra. To wejdziemy w krzaczki. Ale siema. Dostał, chyba. A jak nie, to trudno. Dostał. Kurna. No kurna, no nie, po prostu nie mam pytań. Co tu za strzał z biedronki był. Ale trudno. Naprawimy to kiedy indziej. Tu ta pestka w piach. Pewnie ktoś myślał, że powiem coś innego, ale... Nie wypada. O, 8 stówek, esetka na bank strzeliła. Dobra. Ja tutaj przejmę krzaczki. A! Stanley nie gra na 120, tylko na setce. No! Mój czołg, oddawaj. Chętnie bym się wymienił z nim w tej bitwie. Mogę mu dać ten stokowy czołg, bardzo dobry, naprawdę. Tylko wymaksowany. Ale już nie będę się powtarzał, bo to nudno się zaczyna robić pewnie. Mamy S jak pan Ceres, to za linią frontu. Ja tutaj sprawdzę, robię takiego czeka. Ten i 7 sobie nie pożyje zbyt długo według mnie. ale... Dobra. Tu jest i 7 i trzeba pomóc temu Isowi 7, bo on kurna będzie miał trudne tutaj życie. No kurna w gąskę strzeliłem, idioci z Wargamingu. No kurna, gdzie tu był ding? No to już jest, nie, to już jest fej. Całkiem. Dobra, dobra, dobra. O jest, strzelił, jedziemy. No kurna, no nie. No przecież mówię, że nie. O kurna, idź. No kurna, 235 penetracji i nie przebijałem to w dółną płytę. No przecież to jest jakiś po prostu... joke. O, dobrze, na mnie się skuś. Na mnie. O. Za mocno. Jak pan Ceres to jedzie? I Stanley, odpuść, Stanley, daj spokój. Stanley, daj, sio, Stanley, sio. Powiedz. No gdzie jesteś jak pan? Kurna, jedzie tu, kurna. Odważny jest to. Patrzcie jaki pewny siebie, odważny, kurna. No. No i 7 ma przerąbane. Pomógłbym mu, ale mój kaliber mówi, że jestem trochę za słaby na tą imprezę, więc powiem tyle. Mógł do mnie strzelić tą parową 2, ale nie strzelił. Dzięki. Dzięki, koleś. Zajmę się Stanley'em, może... nie przebił. No, Stanley mnie zdjął. Dał radę. Ale... coś... No zastanawiałem się... Liczyłem sobie HP i jak stanę ramem, bo ja się specjalnie dałem zramować. Liczyłem, że jak mnie zramuje, to spadnie na hita, ale... Zapomniałem, że ja nie walę za 300, tylko za 200 i wtedy troszeczkę mnie to zdziwiło. Ta setka nie zrobi temu jak pancerowi krzywdy teraz za bardzo. Może zrobi. Musi jakoś uciekać jak pancerem. Tak, ramować. No, ramować to jest opcja, ale to trzeba byłoby znaleźć idiotę. Wygramy to, aczkolwiek na pewno nie dzięki mnie. Jeżeli już, to może tralala się bardziej przyczynił do tego. Na pewno jest jeden problem. Ten czołg jest do dupy. No, to tego nikt nie ukrywa chyba, że stokowy jest do dupy. Jak większość czołgów jest stokowy do dupy. Ale... jak pancer kontra setka, no, możemy to przegrać. I z 8 Maksionek będzie robił tutaj z takiego fooda chyba, a może przyceluje w zeta? Dobra, no to przegramy to. Oświadczam, że to przegramy, wiecie dlaczego? Bo mamy paralitów w drużynie niestety. I z 8 gratuluję meczyku. Gratuluję Fałeczko, będziesz przebijał te... setkę przebijesz w kibelek. Ja nie przebijam ze złota, ale ty przebijesz. Mi się wydaje, że on da radę. Wygląda odważnie, kolec. S100 już, tutaj za 500, ten za tutaj 800, no. Jak Pantera teraz daje mi na M-103, T-44 nie ma szans, to porażka. Jak porażka, no. Już się dingnął, dobrze. Gratuluję M-103. Zamiast skapać bazę, no kurna, kapuj tą bazę, ty debilu, fałce, kurna. Idiota, kurna, wiesz, że nic nie zabije. No jak ten go rozwali, to może jeszcze to wygramy, no. Ale jak wylosuję dobrze, to zginiemy, to trzymuję wam. No, kończ, kurna, dobry, ten ogarnia. No ty tępy ośle w tej fałce, kolec, kurna, do wymiany immediately. No i kurna, przegramy to. No przegramy przez tego... Dobra. Przegrałem przez tego gracza. Niech będzie już. Ale ja się nie godzę na to. To jest... skandal. To jest po prostu skandal. No przecież on ucieka przed S100, przecież sam chciał go dopaść przed chwilą go gonił, jeździ tam, mówię mu, kurna. No kurna. Powiedziałem co ma robić, ale przecież to jest oczywiste, że jak był przy kapie i ma fałkę, kurna, pewnie nie ma złota nawet załadowanego, to przecież powinien kapować bazę, ale nie, on jedzie dalej, nie ma mózgu. I zobaczymy, trafi? Zaraz mnie w dupie i się podpali. Pewnie ma gasicy jeszcze. Zaraz dostają też to za 800. Zaraz dostanie w dupę za 800. No, no, no. Arta, 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 arta. Brawo, brawo. Likwidator, kurna. Przynajmniej się nie podpalił. Przynajmniej nie płonie. Przynajmniej nie płonie. Dobrze. Dobrze, zbiera damage, dobrze, zbiera damage. Tylko weź zaświeć, kurna, jeszcze ośle coś. Oczywiście powiecie, że zrobiłem taki damage, że nie powinienem się odzywać, tylko pamiętajcie o tym, że ja przynajmniej próbowałem komuś pomóc, kurna, uratować dupy i sobie 7, bo by ten i7 zginął jeszcze szybciej niż zginął. Damage nie zawsze odzwierciedla. Może on zrobić więcej damage'a, tylko zobaczcie, że przez niego możemy to przegrać, tak? To jest różnica. Teraz zginie. Ale fart, kurna. Szczęście. No. Arta. Nie, on wygra to. On to kurna wygra. 200 damage'a z heków strzela. Nasz likwidator już mu się pewnie skończyło. Ale fart, nie no, to nie chodzi tylko szczęścia. Ten pewnie albo stokowy, albo... Nie no, to jest gruba lufa jakaś, gruba lufa. Arta strzeliła. Za ile? Co? I think or we lose, kurna. I think or we lose, no kurna. Ja myślę, albo przegramy, kurna. No nie, no nie. Kolec, kurna! To jeszcze można wygrać. Ja wierzę. Ja naprawdę wierzę, że ty to radę wygrać. Dawaj. Dawaj, likwidator. Pokaż skilla. Ładny strzał. Paziuje. To się liczy, tak? Że mało, że nie wali za 700, tak powinien, czy za 500. Nie, spoko, ale wali. Ale da radę. Jeszcze Arta mu poprawi, combo dostanie i będzie git. Tylko musi przeżyć hita. A jak załaduje hajka ten S, to nie przeżyje na bank. Emocje. Przewinąłbym, ale nie, to nie powtórka. To nie jest, to może być wasze epickie bitwy. Na żywo. Mądrze pikasz. J8. Możliwe, że się wycofał, bo dostał PSK, ale jeszcze bardziej możliwe jest, że jedzie po ciebie właśnie. Bo wie, że jesteś na hita, no. Zobaczmy. Odważnie. Wybrał odważną drogę. Zamiast bronić się będzie atakował Tedekiem. Nie, że to... Zaprzeczam, że to jest głupi pomysł, ale... To ma sens nawet, może. Nie mam pewności. Jedzie. Dobra, znudziło mi się to. No co kurna Arty, co ma jechać Artą teraz, jak się będzie zaświecić S, to ty ośle kurna. Dobrze robi tą Artą, niech celuje kurna. Ja uwielbiam jak jadę spotować, a Arta jedzie w tym momencie kurna. Najgorsza rzecz możliwa jaka może być, to nawet jak on zginie kurna tym Tedekiem, to ta Arta może trafić to jest to, tak? Może no. Naprawdę kurna. Niech kurna gra sobie jak ten V-ka, ale przynajmniej się nie odzywa głupio, co nie? Przynajmniej się nie odzywa jak idiota, tak? Przynajmniej. Ten Soku też, kurna. Pro English, kurna. Chyba nawet nie pobije pod tym względem. I think or we lose, kurna. Chyba nazwę ten filmik tak. I think or we lose, kurna. Ale w cudzysłowie, żeby nie było, że to mój cytat, tak? To nie mój. Tak, stop. 2 minuty, ale stopuj, tak. Prawo. Chociaż przegrajmy to. Jest, kurna, jest. Peska i cofka. Dobra. Peska? Arta. Brawa. Naprawdę brawa. Dobra. Tylko czemu wali teraz za 400, wcześniej za 200? Chyba... Nie mam pojęcia, czemu wali za 200, a teraz za 400. Ale ewidentnie wygra bitwę. Nasza fałeczka, bohater bitwy zrobił... Mniej ode mnie, przykro mi bardzo to ujmę, ale dzięki tobie twój team przegrał prawie bitwę, więc powinni mu odjąć wszystkie możliwe statystyki. Ale dobra. No trudno. No trudno, wygrana jest, jest zbita podwójna, beznadziejna, ale zbita, więc się to się liczy. Dzięki za uwagę, obiekt 416 stokowy, nie polecam, użyjcie free expa jak chcecie, jak nie, no to męczcie się raz ze mną, do usłyszenia, na razie, cześć.